Janusz Głowacki. 38-45 to było 7 lat różnicy. No jak się ma 23 lata, a ktoś ma 30, to jest spora różnica. Janusza poznałem pewnie bardziej przez Krzysztofa Mędraka i przez Tygodnik Kultura w ogóle niż przez Henryka. Niewątpliwie Janusz mi imponował jako, no nie wiem, czy pod koniec lat 60. funkcjonowało takie pojęcie jak playboy, no ale w każdym razie to był taki ktoś, no, szalenie obyty, sprawiający wrażenie pewnego siebie, na luzie, przystojny, dowcipny, no. I tak troszeczkę jakbym pewnie miał kompleksów trochę względem niego. Najwyraźniejsze z tych pierwszych wspomnień to jest marzec 68 rok. Akurat spotkaliśmy się przy wejściu na uniwersytet z Krzysztofem i z Januszem. Myśmy stali razem pod Pałacem Kazimierzowskim 8 marca na wiecu. Ja po 14, jeśli dobrze pamiętam, to był piątek. Po 14 miałem pociąg do Puław, więc gdzieś tam w 13:30 wyszedłem. Z Januszem mi łączyło to, że debiutowaliśmy książkowo w tym samym roku. On Wirówką nonsensu, ja Latami spokojnego słońca. Jak tak sobie pomyślę, że Wiesław Myśliwski debiutował książkowo tylko rok wcześniej, bo w 67 roku, to aż mi trudno w to uwierzyć. Ponieważ nie przepadam za słowem uwielbiać, to powiem, że przepadałem za, może bardziej nawet niż za prozą Janusza Głowackiego, za jego felietonami, które pisał w Kulturze. I to potem zebrał część z nich w książce, chyba W nocy gorzej widać. No i ten, to znaczy myślę, że to, co mnie z nim łączyło, to właśnie stosunek do języka. Umiejętność wykorzystania języka przeciwko użytkownikom określonego typu języka. No potem już kiedy zacząłem szefować twórczości, to udało mi się wydobyć od Janusza jakieś jego stare, krótkie opowiadanie. Udało mi się go namówić na wygłoszenie, na wypowiedzenie paru słów na temat twórczości w 70-lecie pisma. Potem tośmy wydrukowali. Z rzeczy, które zaskoczyły mnie i niewątpliwie sprawiły przyjemność, a może nawet nie o przyjemność chodzi, a jakoś wzruszyły, to Janusz się odezwał po
opublikowaniu przeze mnie takiego wiersza Hotel Ukraina. Zadzwonił mi, pogratulował tego wiersza i czy jego związki z Ukrainą były takie, że na deskach kijowskich teatrów wystawiano jego sztuki, a poza tym jego partnerka i żona. Partnerką i żoną była Ołena Leonenko. Pewnie o Januszu wiele więcej bym nie powiedział, gdybym odszukał w swoim księgozbiorze wirówkę nonsensu o dedykację, na której poprosiłem go wiele lat po czasie, kiedy ta książka wyszła. No to tam mi wpisał bardzo zabawną dedykację z pozdrowieniami dla miasta Czerwonych Azotów.